Gdzieś w małym miasteczku, nazywanym Lewar, nieopodal dużego lasu rozciągającego się na 1000 łokci orka wszerz, żyli sobie awanturnicy, pragnący przygód. Jedna z nich mieszkała właśnie tu, a na imię miała Lajra. Włosy powiewały jej na wietrze. Siedziała na schodach i rozmyślała, jakie to przygody mogłaby przeżyć, gdyby tylko była na tyle odważna, żeby zebrać garstkę chłopa i wyruszyć w nieznane. Dom naszej bohaterki. Skromny, niewielki, posiada tylko łóżko i skrzynkę na potrzebne rzeczy, albowiem Lajra często gdzieś znika. Nie potrzebuje wygód jak pan Zuris. Kopalnia. Miejsce pracy Jokira, sąsiada Lajry. Zwykła kopalnia kamienia, nigdy nie znaleziono tam niczego cenniejszego. Dom kowala Rasula. Dobrze zaopatrzone jak na małe miasteczko. Jest tutaj wiele broni i zbroi. Skromny dom budowniczego, noszącego imię Kroli. Sam dom nie jest jego największym dziełem. Najlepszy jest jego hotel dla podróżnych. Szafa grająca i dwa pokoje z szafkami. Spory i dobrze wyglądający. Jest też dom Zurisa, starego narzekacza. Zawsze narzeka, że Krolin krzywo buduje, że Jokir mało wykopał, albo że Rasul robi kiepski ekwipunek. No i oczywiście, że Lajra często gdzieś znika, co jest akurat prawdą.